Dzień dobry, dobry wieczór. Kochani, witam Was jak co wtorek o godzinie 18 i dzisiaj z cyklu rozmów z wyjątkowymi osobami. Ze mną wyjątkowa osoba Joasia Badurska. Cześć Joasiu. O, cześć, dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Kochani, dzisiaj będzie trochę z innej beczki, bo wy wiecie, że ja tutaj lubię zaskakiwać i zanim Joasię przepytam o 10 magicznych słów karuzelowych, zanim porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co na dzisiaj przygotowałyśmy, to powiem dwa słowa na temat Joasi. Prywatnie to tak naprawdę poznałyśmy się na szkoleniu, tak lepiej, natomiast Joasia jest jedną z tych osób, u których Facebooka ja uwielbiam przeglądać, ponieważ tam są podróże. Tam jest fotografia, tam jest przyroda, tam jest aktywne uprawianie sportu, rower, tam są niesamowite rzeczy i je tam można znaleźć i warto chociażby ze względu na to do Joasi na Facebooka wejść, bo zdjęcia są niesamowite. Natomiast Joasia zawodowo robi bardzo wyjątkową rzecz, dzięki której przyszłe pokolenia być może będą żyły w lepszym świecie, czego nam i sobie życzę oczywiście, ponieważ Joasia jest dyrektorem przedszkola w Poznaniu i jest dyrektorem z bardzo już dużym doświadczeniem ponad 30-letnim. I my dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o młodzieży, w cudzysłowie kilkuletniej. Porozmawiamy sobie o edukacji, porozmawiamy sobie o mózgu, porozmawiamy sobie o tym wszystkim, a co myślę, że dla każdego, kto jest delikatnie w świecie edukacji, to może mieć znaczenie, a ja uważam, że wszyscy jesteśmy w świecie edukacji, bo wszyscy się uczymy. Także słuchajcie, szykujcie się na fajny materiał dzisiaj i startujemy. Joasiu, na początek nasza karuzelo strzelnica. Proszę Cię, żebyś własnymi słowami, jednym słowem bądź całym zdaniem dokończyła kilka słów, które ja za chwilę rzucę. Tak jak czujesz, zgodnie z serduchem bądź z mózgiem, co tam wolisz. Dobra, lecimy. Kiedy myślę marzenia, myślę... Podróże i ciekawi ludzie. Dobrze. Kiedy myślę dzieci w moim przedszkolu, myślę... Uśmiech, nieprzewidywalność. Tyle. Okay. Szaleństwo. Super. Kiedy myślę sukces, myślę... Do czego doszłam, patrząc z perspektywy tego, jak wyglądało moje życie 10, 20 lat temu i 30 lat temu. Super. Tak. Kiedy myślę pieniądze, myślę? Na co je wydać? I wiem, na co je wydawać. Doskonale. Kiedy myślę przyroda, myślę? Chyba zwierzęta najbardziej. Nie myślę ogólnikowo. Rzeczywiście zwierzęta, rośliny, bardzo pojedyncze rzeczy, może w ten sposób, nie jako globalna rzecz. Okej. Okay. Kiedy myślę różnorodność, myślę... O, jaki świat jest różnorodny, jacy są ludzie różnorodni, to co wokół nas jest, jakie jest różnorodne, jakie emocje mamy różnorodne, to jest bardzo różnorodne. Wspaniale. Kiedy myślę podróż moich marzeń, myślę... Myślę, że to jest podróż z bliskimi mi osobami. Nie ma znaczenia miejsca w tym momencie. Okej. Okay. Kiedy myślę emerytura, myślę? Och, czasami z uśmiechem, czasami nie z uśmiechem, czasami myślę, że to może być już bardzo blisko. Z jednej strony bym tak chciała, ale z drugiej strony jednak bym nie chciała. Ale na pewno to już nastąpi. No tak. No i jeszcze jedno pytanie. Kiedy myślę edukacja w Polsce, myślę? Myślę, że to jest trudna sprawa. Bardzo poważna i trzeba się nad nią pochylić. Okej. Okay. No to dobrze, to idźmy tym nurtem. Karuzela zaliczona. To nie odpuszczę tej edukacji. Co tam dzisiaj w edukacji w Polsce? Och, edukacji nie chciałabym jakoś tak bardzo mocno się wypowiadać. Wiemy, jak jest, nie jest dobrze. Może na małych podwórkach jest dobrze. U źródła, w przedszkolu, w pojedynczej szkole, w pojedynczej placówce może być dobrze, ale myślę, że jest bardzo, bardzo trudno. Ja tutaj przy tej edukacji jeszcze chciałabym troszeczkę sprostować. Powiedziałaś na początku, że mam duży staż. Tak, duży staż jako nauczyciel, jako dyrektor może troszkę mniejszy,
powiedzmy 1/3 tego, bo ponad 10 lat. To tak, tak gwoli wyjaśnienia. I rzeczywiście myślę, że ta edukacja jest bardzo trudna i to nie dla nas jako dla ludzi, tylko dla tych, co pracują w edukacji, tylko przez to, że bardzo jest nam utrudniana, bo jest bardzo dużo fachowców, którzy są dobrzy, którzy chcą działać, ale jak gdyby troszeczkę są blokowani, utrudniane jest im to, co mogą robić dobrego. I rzeczywiście trzeba być bardzo odpornym i takim bardzo chętnym do działania, zdeterminowanym i bardzo upartym, żeby zrobić coś dobrego. Tak, pytam tak właściwie nie po to, żeby Ciebie przepytywać, tylko tak też refleksyjnie, bo sama 12 lat spędziłam w szkole, uczyłam dzieci historii, o czym część osób w ogóle nie ma pojęcia i nie wie, bo to mój pierwszy zawód. I ja odeszłam z edukacji, dlatego że miałam poczucie, że nie mogę tam dawać od siebie tego, co bym chciała, że nie mogę dzielić się tym, co jest tak naprawdę ważne. Czułam się w takim systemie zamknięta. Powiedz mi, co by Twoim zdaniem ułatwiło działania z młodzieżą, z dzieciakami, takim osobom jak Ty, dyrektorom, właśnie nauczycielom, takie, bo jesteś też nauczycielem, co by ułatwiło z punktu widzenia Twojego? Z mojego punktu jak gdyby ułatwiłoby to, żebyśmy się jednak pochylali nad człowiekiem, co jest w tej chwili bardzo trudne, bo mamy bardzo mało czasu na pracę z pojedynczym dzieckiem, z pojedynczym uczniem, z pojedynczą osobą. Ale myślę, że gdyby nam dano taką szansę i czasu więcej na poświęcenie się tym dzieciom, to rzeczywiście by to ruszyło do przodu. Nie chcę właśnie tutaj wciągać w to polityki i tego, co się dzieje, bo wiemy, że to wygląda źle i to z różnych stron wygląda bardzo, bardzo różnie. W różnych miastach, w różnych województwach wiemy, że jest łatwiej, jest trudniej, ale myślę, że tutaj z mojego punktu to żebyśmy się zajęli tym, co jest w naszym malutkim przedszkolu czy szkole, to by byłoby super. Tak, mówiłyśmy o tej różnorodności. Teraz powiedziałaś też praca z pojedynczym dzieckiem, z pojedynczym uczniem w szkole, w przedszkolu wiadomo, z pojedynczym dzieckiem, czyli danie tej uwagi temu, że się od siebie różnimy. Kiedy patrzysz na dzieciaki w swoim przedszkolu, jakie dzisiaj najważniejsze elementy ci się pojawiają, które widzisz i które wymagałyby takiej indywidualnej pracy? Ja myślę, że wszystkie elementy tutaj wymagają dużej pracy, ale taka w ogóle uwaga na dziecko. I myślę, że bardziej emocjonalność tego dziecka, jego potrzeby, jego zrozumienie tego dziecka, co on potrzebuje, co ma w domu, czego by pragnął, nie co rodzice dla niego chcą, bo czasami to się rozmija i czasami to, co by dziecko chciało, a to, co rodzic by chciał, to są dwie bardzo różne rzeczy i one są niestety strasznie sprzeczne i to nie działa wcale dobrze na takie dziecko. Także myślę, że tutaj bardzo duża uwaga na dziecko, na to, co ono mówi, jak się zachowuje. Takie troszeczkę spojrzenie z różnych stron na tą małą istotę. I kiedy pracuję z młodzieżą, czy zdarza mi się gdzieś tam też z dzieciakami czasami być tam zaproszoną do jakiegoś przedszkola, żeby poopowiadać o tym, czym ja się zajmuję i co ja robię, widzę tą ogromną potrzebę wypowiedzenia własnego zdania przez dzieci. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że dzieci i ryby głosu nie miały, że nie należało się wypowiadać, a szczególnie mówić tego, co się tam czuje, co się myśli, więc ja pamiętam, że dorastałam w takim poczuciu, że raczej powinnam trzymać się zasad, norm. Do dzisiaj pamiętam, kiedy mój tato został wezwany do szkoły, bo powiedziałam, co czuję i co myślę. I nauczyciel powiedział do mojego taty, no Ania miała rację, miała słuszność, ale takich rzeczy się w szkole nie mówi. Jak uczyć dzieci właśnie takie małe tej otwartości? Czy to nie jest tak, że one ją trochę mają jeszcze z natury, bo jeszcze nie są nami dorosłymi skażone? Tak, mają jeszcze to zaufanie do nas, które tak naprawdę powinniśmy budować, bo
bo one są chętne do komunikacji, są chętne do opowiadania. Chyba to jest taki dosyć duży problem nas wszystkich, że nas się nie słucha po prostu, a my chcemy czasami powiedzieć cokolwiek, tak, co jest dla nas z naszego punktu widzenia ważne, a dzieci naprawdę opowiadają bardzo dużo różnych rzeczy. Trzeba to czasami weryfikować z rodzicami, ale one chcą tego kontaktu, chcą tej rozmowy, chcą opowiedzieć, co dla nich było ważne. I tutaj naszym chyba celem jest to, żeby rzeczywiście umieć je wysłuchać, wyłapać to, co jest istotne i to, co między wierszami to dziecko nam przekazuje, bo na tym można budować zrozumienie, zaufanie, można też poznać potrzeby tego dziecka i wesprzeć je w lepszym rozwoju. Także myślę, że to jest bardzo istotne. A czego dzieci dzisiaj się najbardziej boją? Czy one mówią, czego się boją, obawiają? To jest różnie, bo w zależności od tego, w jakim są wieku, jakie mają bodźce z zewnątrz. W tej chwili wojna na Ukrainie, myślę, że to one są nieświadome czasami tego lęku, ale takie napięcie, które jest wśród dorosłych, wśród otoczenia, one wyczuwają to. Myślę, że takich rzeczy się boją, ale też boją się tego, że mama zniknie, że tato zniknie, że takie prozaiczne, nie odbierze mnie nikt z przedszkola, zostanę tutaj, albo w drugą stronę, że ktoś jednak nie będzie chciał mnie tutaj przyprowadzić do placówki. Naprawdę najróżniejsze, ale też boją się innych ludzi, mówienia, zwierząt, no szeroka gama, jak każdy człowiek, myślę. Boi się czegoś. Te dzieci też nie zawsze umieją zdefiniować to, czego się boją. Zachowują się nieadekwatnie do sytuacji, a my nie wiemy. To jest jakiś lęk, z którego my nie jesteśmy w stanie określić. To też na pewno u nich budzi niepokój, bo my nie wiemy, o co im chodzi. Jest to trudne wtedy. Jesteś świadomym pedagogiem, spotkałyśmy się wiele lat temu podczas warsztatów związanych z tematem różnorodności ludzkiej, tego jak to nasze DNA się układa, tych wszystkich mózgowych rzeczy, które ja kocham. Jak ta wiedza właśnie na dzisiaj tobie pomaga pracować z dzieciakami, ale też no, zarządzać, bo pełnisz też poważną funkcję. Tak, to prawda. Rzeczywiście bardzo mi pomogła w poznaniu siebie na początku i zaakceptowaniu pewnych rzeczy we mnie, moich zachowań, moich reakcji. To na początek. Jest to bardzo złożony temat. Nie da się tego w ciągu 5 minut czy 10 opowiedzieć, bo są różne aspekty tego jak wpływa czego się dowiedziałam tutaj na spotkaniach z tobą. Ale na pewno ułatwiło mi bardzo komunikację z innymi ludźmi. Patrzę szerzej na to, co komunikują do mnie, jak się zachowują, to też mi ułatwia ustawianie pracy w zespole. I troszeczkę też dystansu nabrałam do tego, jak rozmawiam z ludźmi, że nie zawsze mówię, że odpowiem później, chcę się zastanowić, mam taką, a nie inną biostrukturę i czasami potrzebuję tego, że muszę się zastanowić, w jaki sposób zareagować. Także ta wiedza mi troszeczkę bardziej poszerzyła horyzont, ale też pozwoliła zrozumieć siebie bardzo mocno. Bardzo pewne rzeczy wydawało mi się, Boże, dlaczego ja się tak zachowuję? Teraz już wiem, dlaczego tak się zachowuję. I też przekładam to już w tej chwili na drugą stronę. Ach, no tak, ten człowiek się w ten sposób zachowuje, bo może to i tamto. Może to jest trochę takie tłumaczenie tego człowieka, ale na pewno ułatwia życie i troszeczkę mniej napięcia jest między rozmówcami. Myślę, że to mi dało. Tak, kiedy pracuję z osobami właśnie w branży edukacyjnej, często słyszę, że dzieci są dzisiaj nadpobudliwe i kręcą się wiecznie na lekcji, nie są w stanie wysiedzieć. Tak. Druga inna grupa to są gaduły, które ciągle muszą komuś coś powiedzieć i są bardzo wrażliwe. Tak. A trzecia to są ci, którzy są ciągle wyłączeni, nieobecni, zamknięci w sobie, tacy nieśmiali. I w stosunku do wszystkich trzech grup bardzo często słyszę, że trzeba podejmować konkretne działania, bo każda z tych
cudzysłowie, dolegliwości jest czymś złem. A my doskonale obie wiemy, tak, że to jest po prostu odzwierciedlenie różnych biostruktur mózgu. A tak, to prawda. Ale też jak gdyby trudno to na szybko określić. Trzeba trochę poznać grupę, poznać dzieci, żeby wiedzieć, no tak, to jest jego naturalne zachowanie, on tak reaguje, trochę go wytłumaczyć, trochę inaczej do niego podejść, może w jakiś sposób pochwalić w zależności od. Czasami jest trzeba szybkiej reakcji i patrząc na grupę, ja widzę, a ten dzisiaj się inaczej zachowuje, inaczej zareagował niż zawsze, niż standardowo, co ja znam, ale to jest też duża obserwacja tutaj dzieci. My mamy w przedszkolu mamy tę możliwość, że jesteśmy bardzo dużo z dziećmi bezpośrednio. Jest nam troszeczkę łatwiej. W szkole jednak jest trochę inaczej, bo nauczyciele mają dzieci raz w tygodniu na 45 minut na przykład, a my jednak mamy stałą grupę, te same dzieci, naprawdę łatwiej jest nam rozpoznać, dlaczego się to dziecko tak zachowuje i czy inaczej się zachowuje niż w standardzie. Tak, wiemy o tym, że dzieciaczki, zresztą nie tylko dzieciaczki, ale też dorośli, które mają silnie rozwinięty pień mózgu, czyli ten taki mózg pierwotny, są bardzo takie uczuciowe, dużo więcej wrażliwości, tam jest dużo więcej empatii. Jak z takimi dzieciakami pracujecie, wiedząc to? Wiedząc to, dajemy im tę możliwość, żeby tak się zachowywały, żeby były naturalne w tym wszystkim, ale też prowadzimy dużo rozmów, trzeba trochę ciepła więcej tym dzieciom dać. Troszeczkę więcej przestrzeni czasami spokoju jednak, bo to takie delikatne, wrażliwe dziecko, czasami oczywiście przytulić. Myślę, że to tego się nie da też nauczyć, tak, trzeba to poczuć. Mieć, myślę, tak, trzeba to poczuć. Trzeba to poczuć. No właśnie, te gwiazdy z kolei emocjonalne, szybko działające, wpadające czasami w gniew, wysoki poziom emocji, czyli skracając troszeczkę tutaj tą wiedzę z takimi elementami silnie rozwiniętego międzymózgowie, te takie żarliwe mózgi. Jak tutaj nie zabrać tej energii, a jednocześnie zapanować? Och, tu myślę, że konkretne rozmowy, konkretne działania, ale to wszystko zależy od sytuacji. Trudno mi jest odpowiadać na te pytania, tak nie mając konkretnej osoby. Na pewno czasami trzeba je wyhamować, czasami osobno porozmawiać, czasami dać im tę możliwość upustu energii i upustu tego, co one sobie myślą, co chcą wykrzyczeć, pozwolić im na to. Dopóki jest to w granicach rozsądku oczywiście, co jest pojęciem względnym, bo dla jednego będzie rozsądek, możesz krzyknąć, ale możesz nawet pokrzyczeć sobie 5 minut. Także, ale dać im jak gdyby tą swobodę, żeby one też poznały swoje reakcje i poznały reakcje innych, w jaki sposób inni reagują na ich zachowania. I wtedy rozmawiać, czy na pewno tak powinno być, czy można załatwić pewną sprawę inaczej, czy może jednak się zastanowić, czy jednak troszeczkę zacząć panować nad swoimi reakcjami, bo mogą robić krzywdę innym. Także i to myślę, że obojętnie, czy to jest taki wrażliwiec, czy emocjonalne dziecko, czy taki krzykacz, kolokwialnie rzecz nazywając. Tak. Myślę, że to z każdym trzeba rozmawiać, tylko tutaj z każdym inaczej. No to muszę się dopytać jeszcze o tą trzecią grupę, bo mój osobisty synek od dziecka, kiedy chodził do przedszkola, ja słyszałam, że właśnie Kacper jest taki no spokojny, taki trochę wycofany i że raczej tak się tam nie pcha do tego towarzystwa, że ma raczej dwóch, trzech takich kolegów, przyjaciół. Kiedy wracał z przedszkola, go pytałam, synuś, jak tam w przedszkolu było? Dobrze. Potem w szkole, jak w szkole, okej. I takie mało wylewności i często spotykamy się z rodzicami, którzy się martwią, że to ich dziecko jest takie troszeczkę bardziej zamknięte w sobie. Jak z takimi działacie na co dzień?
Znaczy na pewno na siłę nie chciałabym ich wystawiać na forum, na siłę zmuszać do tej komunikacji, na siłę dawać zadań, które będą prowokowały te komunikacje z innymi dziećmi, ze względu na to, że można im zrobić krzywdę. I to dość sporą, bo to dziecko jeszcze bardziej się wycofa, będzie je strasznie to dużo kosztowało. Myślę, że może budzić lęki i takie złe emocje, z którymi ono sobie nie poradzi. Myślę, że bardzo z dużym wyczuciem trzeba je wtedy jak gdyby wprowadzać w grupę, w małą grupę, nie od razu w dużą, pozwolić tym dzieciom poznać otoczenie, poznać 2-3 najbliższe osoby i dać im możliwość, że one gdzieś pójdą później. One nigdy nie będą takimi osobami, które będą chciały występować na forum pewnie, bo to będzie ich strasznie dużo kosztowało, ale myślę, że dzieciom starszym można troszeczkę technik też pokazać, w jaki sposób będzie im łatwiej. One są już bardziej można im wytłumaczyć pewne rzeczy, że tutaj podam swój przykład. Przygotować się, popatrzeć, poznać teren, na którym się spotkamy. Naprawdę dużo, dużo możliwości jest na to, żeby takiemu dziecku pomóc, ale na pewno nie rzucać na głęboką wodę. Uważam, że to jest z wielką krzywdą do takiej osoby. Myślę, że jak spojrzymy na siebie jako dorośli, to też wydaje się, że jest nam łatwo pewne rzeczy załatwić, a jak dochodzi do konfrontacji, słuchaj, ale powiedz to na forum, no to w tym momencie to jest dramat. I musimy też wiedzieć, że tak jak my dorośli różnie się zachowujemy, tak te dzieci się dokładnie też różnie zachowują. I nie są w stanie wyćwiczyć, tak jak my pewnych rzeczy też nie jesteśmy w stanie wypracować aż tak bardzo. No nie mogę ci nie zapytać jeszcze, jak tą wiedzę wykorzystujesz w zarządzaniu zespołem, bo akurat twój zespół jest bardzo świadomy, ponieważ miał okazję skorzystać z wiedzy o mózgu. Jak to się wam przełożyło? To się przełożyło na lepszą komunikację, na pewno między rodzicami. Znaczy między nauczycielem a rodzicem, bo troszeczkę inaczej podchodzimy do rodzica, troszeczkę spoglądamy szerzej na te relacje. Oczywiście też rodzic nie jest jedyną i tutaj postacią, która się pojawia w przedszkolu. No, do dzieci też patrzymy troszeczkę globalnie, a ja w zarządzaniu jak gdyby jestem w stanie troszeczkę inaczej ustawić pracę. Wiem, kto bardziej nadaje się do bezpośredniej, do wystąpienia. Wiem, kto bardziej się nadaje do takiej pracy samodzielnej, kto w grupie, kto będzie rzucał pomysłami, a kto nie będzie nimi rzucał. Kogo tutaj poprosić o zapisanie czegoś, bo to na pewno będzie skrupulatne, dokładne i wiem, że będę to miała. Bo, ale też, żeby te osoby nie czuły się, dziewczyny najczęściej, żeby nie czuły się, że od tej wymagasz tylko tego, od tej wymagasz tego, ale zaznaczenie, ona to robi bardzo dobrze. Także troszeczkę jestem w stanie sobie wybrać zadania dla tych osób, na to, na czym mi najbardziej zależy, żeby to było dobrze zrobione. Dokładnie. Także myślę, że tak. Dobrze zrobione i z dobrym samopoczuciem, prawda? Bo przecież nasza osobowość nie determinuje, czy możemy coś zrobić, czy nie. Ona tylko pokazuje, jak to robimy, jak się z tym czujemy, prawda? Tak, oczywiście nie można też na łatwiznę iść, bo trzeba się rozwijać i nie może być tak, że tylko dostaję to, co uwielbiam i to, co lubię. Też muszę przełamywać, tak? No jesteśmy dorośli. Nie może być tak, że będziemy tylko jedną rzecz robili, a reszta nie robię tego, bo moja biostruktura mi na to nie pozwala. Ale na pewno z wykorzystaniem tego, co jest dla nas przyjaźniejsze i co nam sprawia więcej frajdy i więcej przyjemności tak naprawdę. Dokładnie tak. I w związku z tym właśnie, że tak sobie z Joanną rozmawiałyśmy na ten temat, jak można wesprzeć, dać jeszcze więcej wartości, pomóc, podłyśmy na szalony pomysł. Bardzo szalony pomysł, ale co tam, to jak nie my. Kochani, jeżeli to jest temat, który gdzieś tam zarezonował z wami, przyszło wam do głowy, że być może w tej tradycyjnej edukacji, przedszkola, żłobki, szkoła, właśnie relacje z dziećmi,
dzieciakami, z młodzieżą, między sobą wspólnie, że to mogłoby być dla Was wartościowe, trochę więcej się w temacie dowiedzieć, myśmy właśnie wymyśliły, że ja zrobię taki webinar specjalny dla branży edukacyjnej. Nazwałam ten webinar Neuronauka dla edukacji, w służbie edukacji, mniej więcej tak. On się, słuchajcie, odbędzie 10 marca, to jest piątek, o godzinie 10, będzie trwał godzinkę. Jest oczywiście bezpłatny, więc można się na niego zapisać. Tutaj poniżej znajdziecie wszystkie informacje, jest cała strona specjalna stworzona, żeby to mogło mieć miejsce. No i tak sobie wymyśliłyśmy właśnie, co ty, Asiu, na to? Ja na to bardzo, bardzo przyklaskuję i bardzo się cieszę, bo znam Anię, tak jak tu Ania wspominała, już naprawdę wiele lat. Uważam, że spotkanie z nią to jest naprawdę bardzo dobra rzecz i każdy powinien spotkać Anię na swojej drodze. A też jak gdyby troszeczkę naświetlenie tematu biostruktury mózgu dla siebie, żeby mieć tę wiedzę, ale też dla poprawienia komunikacji, relacji z innymi ludźmi, to jest bardzo ważne. I nawet jeżeli nie wykorzystamy tego w swojej pracy, a nie wierzę, że nie, to chociażby w relacjach z osobami, z którymi się spotykamy częściej, myślę, że to otworzy nam horyzont, troszeczkę szerzej spojrzymy na ludzi i troszeczkę inaczej, nie tylko z czubka naszego nosa, ale także z tego czubka drugiej osoby. Dokładnie tak. Zatem, kochani, ja z jak najlepszą intencją, jeżeli tylko macie ochotę i chcecie, zapraszam raz jeszcze 10 marca, godzina 10, poniżej jest link do zapisu. Jeśli ktoś nie będzie mógł tego dnia być, nie zostawimy go oczywiście bez wsparcia, bez pomocy. Będę miała dla Was tam też propozycje skorzystania być może z głębszego poznania tematu. Od razu o tym mówię, żeby nie było nieporozumień. I cóż, ja Tobie, Asiu, bardzo dziękuję, bo przybliżyłaś Twoją perspektywę pokazania tego, jak tutaj ten Wasz biznes edukacyjny działa, jak Tobie to pomogło, jak Ciebie to wsparło. Ja Wam, kochani, dzisiaj dziękuję za nasze wspólne spotkanie. Moim gościem dzisiaj była Joasia Badurska. Już wiecie, że Joasia od wielu lat jest nauczycielem, ponad 30 lat wspiera dzieciaki, pomaga, sama też zarządza jednym z przedszkoli poznańskich, a prywatnie podróżniczka i jak widzicie, bardzo świadoma kobieta, rozumiejąca, jak różnorodność może nam tutaj współdziałać. Także dziękuję Ci bardzo, Joasiu. Dziękuję również, Aniu, i zapraszam na spotkanie na webinarze. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A materiał oczywiście, jak zawsze, zachęcam, żebyście się podzielili z tymi, którym może się przydać. No i koniecznie dajcie znać, czy ten webinar się odbędzie, bo myślę, że to będzie dużo wartości. Także dzięki i do zobaczenia w kolejny wtorek. Pa, pa.